Witamy w podcaście Chrześcijańskie Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia, kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian i Kamil. Dzisiaj mamy pytanie od pani Elżbiety. Teraz cytuję. Ja wiem, że nie zasługuję na to, aby Bóg nawet spojrzał na mnie. Jestem grzesznicą i nadal pomimo starań nie udaje mi się nie grzeszyć. Przeczytałam Nowy Testament, ale to tylko tyle. Co mam robić, aby Pan na mnie spojrzał? Jak pani Elżbieto, na początku ważna uwaga z naszej strony, że nie znamy pani sytuacji, nie znamy pani serca, więc nie możemy tutaj jakby wprost personalnie dać jakiejś rady, bo na takie pytanie powinni odpowiedzieć starsi w kościele, pastor, czyli z takimi osobami powinna pani w pierwszej kolejności porozmawiać. Jeżeli pani nie ma kościoła, no to musi pani znaleźć sobie wierzących, z którymi będzie mogła pani na ten temat porozmawiać. My spróbujemy powiedzieć tutaj, co mówi Biblia na ten temat w taki bardziej szerszy sposób. Więc mam nadzieję, że chociaż tak coś zobrazujemy. Tak jest. No Damianku? No więc wydaje się nam, że jest pani w tym momencie w bardzo dobrym położeniu. Dokładnie, ponieważ Duch Święty już panią przekonał o tym, że jest pani grzeszną osobą. Tak, wiele osób nie przyznaje tego nawet. Więc już sama świadomość grzechu jest dużym błogosławieństwem. I naszego po prostu naszego położenia przed Bogiem, tak? Bo to pokazuje też, gdzie jesteśmy. I że potrzebujemy Zbawiciela. I dlatego tutaj pani Elżbieta zadaje pytanie, co miałaby zrobić. No nic, tak? Bo z chrześcijańskiego punktu widzenia to Bóg wszystko zrobił za nas. To trzeba przyjąć po prostu przez wiarę. Uwierzyć, że Jezus wziął wszystkie grzechy moje, tak? Na siebie. Jedyne, czego się w swoim życiu uchwycić, to właśnie Chrystusa i się go trzymać. Tak? To jest najważniejsze. Jeżeli pani straci z wzroku Chrystusa, postawi tam swoje uczynki, to już nie jest Ewangelia i to już nie jest chrześcijaństwo. Tak jakby pani skakała bez spadochronu z samolotu i spróbowała machać swoimi rękami i się uratować, to jest niemożliwe. Tak? Więc musi pani ubrać spadochron, którym jest Jezus Chrystus, który panią zbawił, ratuje. Tak? Więc bez wiary nas Słowo Boże nas poucza, że nie ma ratunku dla człowieka bez wiary w ostateczną ofiarę Jezusa Chrystusa, która obmyła nas z grzechów. Tak? Tak, i to jest przy okazji bardzo ważny temat, który tutaj jest poruszony, bo wiele osób myśli, że w jakiś sposób możemy wypracować swoje zbawienie, czyli w jakiś sposób zasłużyć na niebo swoimi uczynkami. Jak będziemy dużo robić dobrych rzeczy, to wtedy zapracujemy, Bóg nas zbawi. A Ewangelia właśnie wygląda zupełnie inaczej, że my nie możemy Bogu dać nic kompletnie. Jedynie co, to Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, biorąc wszystkie grzechy, całą karę, cały gniew Boży na siebie, po to, żeby ci, którzy uwierzą, mogli być zbawieni. Więc tutaj już było powiedziane, jedyna nasza nadzieja jest w tym, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, może być naszym Zbawicielem. Dokładnie. I życie z takim poczuciem, że i z taką chęcią, tak, a to tylko pani może wiedzieć, to pani zna swoje serce i Bóg zna pani serce, że chce się pani uświęcać, że chce pani iść za Bogiem i to nie znaczy, że pani nie upadnie, nie zgrzeszy nigdy już, tylko panią Duch Święty będzie pouczał o tym, kiedy pani zrobiła coś, zgrzeszyła i pani tego nie będzie chciała robić. Pani padnie na kolana i będzie szła pani dalej za Chrystusem. Bo jeżeli odrzuci pani Chrystusa, to pani jest zgubiona, tak? Tak samo jak i my, jak każdy człowiek. Dokładnie. To, że ktoś jest chrześcijaninem, to nie znaczy, że już nigdy nie popełni od tego momentu ani jednego grzechu. Bo nawet jak zajrzy pani do listu Jana, to Jan tam pisze, że każdy, kto mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą.
jedynym takim jakby naszym zadaniem w stosunku do grzechu jest wyznawać je Bogu. Wtedy Bóg je nam przebacza. Każdy chrześcijanin jest w drodze i chrześcijaństwo to nie jest nauka o chrześcijanach, tylko o Chrystusie. I to Chrystus wiódł bezgrzeszne życie, właśnie dlatego mógł za nas umrzeć. My mamy się stawać, upodabniać do Chrystusa, ale to jest proces, to trwa. To się nie dzieje od razu. Święty Paweł mówi, że jeszcze nie dobiegłem, jeszcze nie jest tak, że już mam, tak, ale biegnę. Każdy dąży, każdy chrześcijanin dąży do tego, tak? I jak się wejdzie do Kościoła Bożego, to tak, każdy jest chrześcijanin jest hipokrytą, tak? Można to powiedzieć szczerze, tak? Natomiast Chrystus nie jest. Bo to Chrystus w centrum naszego, to On nas łączy, to On nas spaja, to On nam daje jeden cel, to On nam daje wszystko. Zaopatruje nas. Natomiast my idziemy, jesteśmy w drodze. Dopiero umieramy, obumieramy codziennie, jak Paweł mówi, codziennie umieram. Tak. Więc to jest codzienna praca. A więc najważniejsza rzecz, jaką musi Pani zrobić, to położyć całą swoją ufność w Jezusie Chrystusie. Tylko w ten sposób można uzyskać zbawienie. Przy okazji zachęcamy do odwiedzenia naszego drugiego kanału na YouTubie, Żyjesz Tylko Raz Nauczania. Tam jest film pod tytułem Czy naprawdę jesteś zbawiony? To jest godzinne nauczanie Paula Washera, które w bardzo fajny sposób porusza te tematy, na które dzisiaj rozmawialiśmy. Zachęcamy wszystkich, każdego wierzącego, aby szukał społeczności, szukał kościoła, społeczności z wierzącymi. Zachęcamy bardzo mocno na pierwszym miejscu do tego, aby czytać Słowo Boże, bo tam możemy znaleźć prawdę, którą nam Bóg objawia. Amen. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to w komentarzach na YouTubie pod filmem można je wypisywać. Będziemy się starać na nie odpowiadać, jeżeli tylko będzie czas. Tego podcastu można słuchać również w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spreakerze, na Apple Podcast czy na Spotify. Więc jeżeli komuś jest wygodniej, w ten sposób to zachęcamy. No i widzimy się, słyszymy się w kolejny czwartek o 18:00. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Z Bogiem, amen. Z Bogiem.